Cześć Smoki Moki, witajcie i dzisiaj zapraszam Was na troszkę zapomnianą serię, ale mam nadzieję ją troszkę odgrzebać, moje zdanie. Więc dzisiaj moje zdanie na temat żywienia niemowląt. I chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co uważam na temat tego, co uważam, ale też co przeczytałam, tak, czego się nauczyłam dotyczącego żywienia niemowląt po prostu. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co na ten temat sądzę, to zapraszam Was na film. Więc zanim zaczniemy, przypominam Wam o łapkach w górę, o subskrypcjach i o tym, żeby klikać ten mały dzwoneczek, który tam jest obok subskrypcji, żebyście, żebyście byli powiadomieni za każdym jednym razem, kiedy coś nowego wrzucę. A staram się wrzucać regularnie. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania, do dzwoneczkowania i zapraszamy na film. Więc tak, co do żywienia niemowląt. Zalecenia są takie, żeby Światowa Organizacja Zdrowia, czyli organizacja, która zajmuje się badaniem pewnych rzeczy, której celem, głównym celem jest to, żeby po prostu pewne rzeczy badać, żeby robić odpowiednie testy, tak, co jest zdrowe, a co nie, sprawdziła, że dziecko powinno się rozszerzać dietę na 6. miesiąc. I teraz lekarze, niestety, ale bardzo dużo lekarzy wprowadza młodych rodziców w błąd, że dziecko powinno się rozszerzyć dietę na 4 miesiące, na 5 miesięcy i tak dalej. Natomiast niestety, ale to nie jest prawda. Nie jest to prawda z kilku względów. Pierwszy wzgląd. Dziecko, żeby mu rozszerzyć dietę, powinno siedzieć. 4-miesięczne dziecko na 99,9 nie będzie jeszcze siedzieć, bo jest to po prostu za małe dziecko. Więc żeby rozszerzyć dziecku dietę, to dziecko musi siedzieć albo na kolanach u rodzica, czy tam u opiekuna, albo w foteliku. Nie powinno się karmić dziecka w pozycji odgiętej do tyłu, w jakimś leżaczku, bujaczku, w foteliku, czy też innym urządzeniu uznanym powszechnie za karmienie dziecka. Ze względu na to, że jeżeli dziecko zachłyśnie się z jakiegoś tam powodu, to w pozycji półleżącej odgiętej do tyłu nie jest w stanie tego odkaszlnąć. Bo w momencie, jeżeli siedzi prosto, to pochyli się do przodu, odkaszlnie i wypluje to na ziemię, czy tam na tackę, czy gdziekolwiek, tak? Natomiast siedząc w pozycji odgiętej do tyłu, niestety, ale nie ma takiej możliwości. Więc jest to po prostu, jest to niebezpieczne. Jakby już pomijając całą resztę kwestii, jest to po prostu niebezpieczne. Poza tym kwestia jest jeszcze taka, że dziecku wszystkie te zdolności, umiejętności rozwijają się w jakimś tam konkretnym tempie. I teraz, żeby to odgięcie, jeżeli dziecko siedzi, to jego układ pokarmowy jest gotowy na przyjęcie nowego pokarmu. Natomiast jeżeli my zaczniemy rozszerzać dziecko wcześniej, to może się okazać, że układ pokarmowy tego dziecka po prostu nie jest jeszcze gotowy na to, żeby przyjąć po prostu pokarmy inne niż mleko, tak? Obojętnie czy to mleko matki, czy mleko modyfikowane. Kolejną kwestią jest to, że w momencie, jeżeli dziecko jeszcze nie jest gotowe na przyjmowanie pokarmów, to my omijamy ten odruch, który dziecko ma naturalnie, żeby wypychać jedzenie z buzi, omijamy go łyżeczką. Ale to dziecko nie jest gotowe na jedzenie, tak? Więc po prostu musimy pamiętać o tym, że dziecko ma całe życie na jedzenie, tak? Pamiętajmy o tym, że nawet jeżeli rozszerzymy temu dziecku dietę w wieku 6 miesięcy, na koniec 6 miesiąca, to nadal to dziecko będzie miało całe życie na jedzenie normalnego jedzenia, tak? A nie tylko mleka. Więc naprawdę nie warto się spieszyć, bo spieszeniem się możemy doprowadzić do tego, że po pierwsze dziecko może mieć alergię na różne pokarmy, możemy do tego doprowadzić. Poza tym możemy doprowadzić do tego, że dziecku po prostu zniszczymy układ pokarmowy, tak? I zaczną się różne problemy właśnie z układem pokarmowym, dlatego że rozszerzyliśmy tę dietę po prostu za wcześnie. Dlatego
Pamiętajmy o tym, tak, że nawet jeżeli rozszerzymy dietę dziecku później, to to dziecko ma naprawdę mnóstwo, mnóstwo czasu na to, żeby tą dietę po prostu sobie rozszerzyć, tak? Poza tym też kwestia jest taka, żeby to dziecko było zainteresowane. Ja oczywiście nagrałam filmik, tutaj też Was zapraszam, tu chyba, zapraszam Was do tego, żeby obejrzeć ten filmik o BLW, rozszerzaniu diety dziecka przez metodę BLW. Natomiast obojętnie, którą metodę wybierzecie, czy chcecie dziecku rozszerzyć dietę papkami i potem coraz bardziej gęste pokarmy, coraz bardziej treściwe, czy chcecie dziecku rozszerzyć dietę BLW, to jakby są pewne takie właśnie zasady, właśnie to, żeby dziecko się działo, to, żeby dziecko w ogóle było też zainteresowane, bo to też jest ważne, tak, że żeby dziecko po prostu siedząc na przykład na kolanach podczas obiadu, próbowało z tego talerza od mamy czy tam od taty sięgnąć. Żeby ono w ogóle było zainteresowane tym, że co to w ogóle jest, tak? Żeby było w stanie obserwować, tak? Dorosłych, tak? Żeby było w stanie ich naśladować, tak? Żeby widziało, że my jemy. No więc ono też będzie sobie wkładać do buzi. Także pamiętajmy o tym, że naprawdę dziecko ma całe życie na jedzenie. I rozszerzenie diety dziecku szybciej nie spowoduje tego, że dziecko będzie albo nie będzie niejadkiem. Nie spowoduje tego, że dziecko będzie jadło lepiej albo będzie jadło gorzej. To jest prywatne uwarunkowanie każdego dziecka. Więc naprawdę nie warto, po prostu nie warto się spieszyć, bo na to jest naprawdę mnóstwo, mnóstwo czasu. Także możecie mi coś w komentarzach, co wy sądzicie, kiedy wy uważacie, że powinna być rozszerzona dieta. Kiedy wy rozszerzyliście dietę swoim dzieciom może. Ja moim dzieciom rozszerzałam dietę na 6-6 miesiąc. I obydwie jedzą bardzo dobrze, więc tutaj nie ma żadnego problemu. Nie było żadnego problemu z rozszerzeniem diety. Po prostu dawałam im kawałki, czasami dawałam im papki, to zależy się od tego, co akurat pasowało. Lili była łatwiejsza do jedzenia papek, natomiast Lena niestety, ale papek w ogóle nie tolerowała, więc u niej to w ogóle była tylko kwestia BLW, tylko i wyłącznie. Ona papek po prostu nie tolerowała i koniec. Także możecie mi napisać w komentarzach, jak rozszerzyliście dietę waszym dzieciom, albo jak planujecie rozszerzać dietę waszym dzieciom. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach i do zobaczenia następnym razem. Cześć!